zbliża się do przystani nasza łódź Glasgow ze sterami kapitana Jako, nieustraszony pogromca mórz i oceanów. Przed nami nasze wille, Adria 1, Adria 2 i wodzice Szulima. Dalej napiłujemy coś z pokładu łodzi. Na razie to tyle. Młodzież się rozsiadła wokół szklanego dna. Obserwują, co tam się znajdują ze skarby podwodnej natury. Łódź kołuje. Będziemy opływać wyspę Prwic. Potem udamy się dalej do miejscowości Trybny. Przed nami wodzice Szulima. Dzisiaj fala trochę buja nami. Turkusowa woda Adriatyku. Centralne wodzice. I za sterami kapitan Jakob, po chorwacku Jakrze, i jego pomocnik, nowy współpracownik, chyba Wiktor. A tam w oddali Szybeli. Co roku fundujemy sobie taką przejażdżkę po Adriatyku tą łodzią ze szklanym dnem. Miła atrakcja. Producentem rakii.
mógł. Nie mógł. Travarica, dobrá je, na žaludok. A tu je komplex cały, Olympia Sky, piękny nowy hotel wybudowany w ciągu jednego roku. Tam odbywają się konferencje prasowe CMC festiwalu. Miejsce to miało w sobotę właśnie. Daleko już wypłynął na tej desce. Tam daleko wzgórze Ohrid z pięknym nowoczesny kościółkiem Matki Boskiej przy Kapleżnej 15 lipca, gdzie tam odpust. Rodzice mają swój urok. Jest to miasto bardzo przyjazne dzieciom. W ubiegłym roku zrobiono tu taki kompleks zabaw właśnie dla dzieci. Widać tu zjeżdżalnie, różne płytki, basen. Górki morskie, to są naturalne filtry.
Boga, to je houba. Tam rozgvjazdi, ježovce. Crne boje. A kad se pere gnječi tak više puta, potem bude žuta kao... O, tu znovu kompleks dla dzieci. Tu w rejonie Wodzic jest bardzo czyste morze. Głębokość, jaka tutaj się znajduje, to jest około 7 metrów. Przy spokojnym morzu można zobaczyć dno. Wyspa Prwicz i w oddali już Wodzice. Kiedyś do tej miejscowości Trybuń przyjechałem z Wodzic na rowerze, to 9 km. Widzimy przez szklane dno dno morza. Kiedyś już tam byłem, roztacza się stamtąd przepiękny widok. O ile na dzisiaj pozostanie trochę czasu, to spróbuję tam wyjść. Popilnuję. Mamy wyspę. W większości
te wyspy są niezamieszkałe, ale kiedyś płynąc na wodę spady Kirka, przewodniczka opowiadała, że na jednej wyspie żyją owce i one są niejako zaklimatyzowane do picia słonej wody. Wyjątkowy taki przypadek. Rok na podróże w powietrzu, na morzu i pod ziemią. W powietrzu lot samolotem do Anglii, do Wniczki, na morzu, no to teraz i pod ziemią zwiedzanie kopalni soli w Rumunii 160 metrów głęboka. Zaplanowane jeszcze i Bałtyk w tym roku i Lignano-Sabbiadoro. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cóż na wyspie. Chorwaci są bardzo religijnym narodem. Dominuje chrześcijaństwo, katolicyzm. Pokaz teraz. Puścicie na tu? Halo? Nie widzimy. Widzę. Nie, 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 nie
sleduju, vidíte tam na... na pri tých kameňov. Coś na pewno dla nas znajdzie. Imamo ježovca, tu su mu zembi, zubi. Možeš tamo pogledati. A to je dom od ježovca. Tak velika riba jede ježovca. A potek te iglice, te bodljine, za jedan tižden tako otpadnu. I to ostane, to je dom od ježovca. Jesam mu dubio tamo? Nis? Sveta. Mm. Domaj. Pokažemo i zemlju. Što tako je živo? A? Mušle. Muš!
Burek. A to je japanski afrodizijak. Uhorka morska. Uhorka. Uhorka. A kurek morski. Naturalny film. To my każemy po to pusz, tak? Morski. A to je, evo ga, to je druga sorta ježovca. To je tak druga sorta. To je isto jedan dom razbijeni. Jeszcze tu. A to je puž. Ili volak, kako ga zovemo. To se može jesti isto. Bauže. To je dobro za ilo, je. Kibelka. To je zoka. Koralovje. To je isto. To je jedna druga sorta hoube. Normalno je crna, ta je tak druga. A tu vidimo bijelu zvijezdicu. Zvijezdi, no. Ta crvena. Te biele imaju od 6 do 9. Evo, ta ima 7. Až kiedyś widziałem czerwoną, jak wyłowił syn Jakoba, matę, a dzisiaj taka inna. Bańczko! Tego koralowca pierwszy raz widzę na tej kamieniu, na tej skale. Skała, to mnie słyszy. Rozgwiazda, na niej taka malutka tam? No, jest tam malutka. Jeżowiec i koralowiec. Thank you.
je vzgužo, mama panoramka. Ja sem sem tuto pa, ale jedno vyššie. Přepinkný výdok. Pošlame mamke, no toto je dobré. Poďte vidieť. Duže zmiany, nové schody zrobione, nová droga. Idziemy dalej. Kościółek świętego Mikołaja, a wokół niego cmentarz. Takie grobowce. Najprawdopodobniej czynne. Pogrzeb nie należy do łatwych. Z dołu wynieść tą trumnę tutaj, potem pochować w grobowcu. A widok stąd niesamowity. Hotel Olimpia, widoczny tam w oddali Szybenik. Dalsza część trybuniu. Turkusowe morze. A z racji, że jesteśmy na cmentarzu, wieczne odpoczywanie raczy im dać Panie. Wyspy. Przepiękne. A jeszcze co nieco ze wzgórza. Widok na morze. Tam w oddali Szybenik. Hotel Olympia Sky. A jeszcze słów kilka o Trybuniu. Kiedyś w internecie wyczytałem, ale to błędnie, że tutaj urodził się Miszo Kovács, legenda chorwackiej muzyki. Jednakże Miszo Kovács urodził się 16 sierpnia 1941 roku w Szybeniku. A tutaj z Trybuniu miał żonę. Potem jakiś czas tutaj była pizzeria, którą ona prowadziła, dzisiaj już niestety nie ma, pytałem tutaj w bufecie. Ale miejscowość godna uwagi, naprawdę piękna. Cicho, spokojnie. Piękny most. Chorwacka poczta. Tu kiedyś piwo piłem. Przyjechałem tutaj na rowerze, pamiętam 10 kun kosztowało. Takie bajeczne dźwięki grające bandy.
Thank you.